Agata Pawlaczek, jestem organizatorką Green Point Arts Vlog Festival. Tutaj za mną widzą Państwo wystawę ludzi Green Pointu, portrety postaci mieszkańców Green Pointu, którzy żyją tu od wielu lat, które wykonała grupa fotograficzna na Green Pointie. Cały czas od 11 do 5 trwają koncerty, wystawcy wystawiają swoje prace. Jest dużo młodych ludzi, nie tylko Polaków, wszyscy są zainteresowani tym, co tu się dzieje, polską kulturą, odwiedził nas pani konsul. Pogoda świetnie dopisała, także jest, dzieci mają świetną zabawę, także jest bardzo miło, każdy spędza miło sąsiedzko czas. Uczestniczę pierwszy raz w festiwalu na Green Pointie. Nie tylko polonijnym, ale zauważyłam międzynarodowym. Niesamowite tłumy. Przedstawiam moje prace malarskie, które pochodzą z paru ostatnich, 5 ostatnich lat, które pokazywałam w New Jersey i teraz od roku także w Nowym Jorku. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w festiwalu razem z innymi polonijnymi artystami i osobami, które pokazują swoją twórczość rzemieślniczą. Pracuję dla PS34. Cieszę się bardzo, że nasza szkoła po raz drugi jest na tym festiwalu i w tym roku możemy się pochwalić, że otworzyliśmy pierwszy polskojęzyczny program na całym Wybrzeżu Wschodnim. Pozdrawiam Polonię. Niektórzy mówią, że Green Point się zmienia i czasami się obawiają, że Polonia się przemieszcza, że niektóre firmy tutaj już nie mają swoich klientów. Ale jak popatrzycie Państwo za mną, to widzicie, że Polonia, a szczególnie ta młoda, ma się bardzo dobrze. I dzisiaj otwieramy się na naszych sąsiadów Amerykanów, którzy tu mieszkają i pokazujemy, że nie ma się co bać tych zmian na Green Pointie. On się zmienia, ale w wielu przypadkach myślę, że zmienia się na lepszy. A ten festiwal jest piękną celebracją tego, co żeśmy już w przeszłości dokonali i daje nadzieję na przyszłość, biorąc pod uwagę, że tyle dzieci i młodzieży dzisiaj również z nami bierze udział w zabawie, w tańcu, w śpiewie i nawet prowadzenie straganów. Ja przyszłam ze swoimi obrazami, maluję głównie farbami akrylik i po prostu wszystko jest takie kolorowe. Tak samo widzę, że pani ma przypinkę na sobie, ja logo zrobiłam dla Dobrej Polskiej Szkoły, to moje logo tam, pani wspiera, super i to wszystko. Wszystko jest robione z produktów naturalnych, bawełna, bardzo bezpieczne, kolorowe. Dzieci bardzo lubią moje produkty. Jestem wiceprezes Polish Gift of Life, organizacji z Long Island. To, co robi nasza organizacja, pomaga dzieciom chorym na serce. Finansujemy operacje, które rodzice nie mogą sami zapłacić. We know a little bit about Polish culture, but unfortunately not enough. This event every year brings the neighborhood of Greenpoint in close contact with what the Polish community has to offer by way of its culture, by way of its art, its books, and so many other things, its music. And I am very fortunate to be able to come to this event every year because it's such a pleasant event to come to. And unfortunately, I spend too much money, but it's a great event. Jesteśmy przedstawicielami Polskiego Klubu Biegacza, Polska Running Team. Chcielibyśmy zaprosić na nasz najbliższy bieg, który współorganizujemy z Fundacją Uśmiech Dziecka. Będzie to bieg 5K, a jak również bieg dla dzieci. 18 października o godzinie 10 w Flushing Meadow Corona Park. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Drugi rok z rzędu uczestniczymy w festiwalu. Próbujemy zachęcić polskie rodziny do uczestnictwa w festiwalu i w naszych zajęciach oczywiście, które metodą polską prowadzimy, rysujemy z dziećmi, malujemy, używamy różnych technik artystycznych.